Witam, witam. Za oknem mamy piękny dzień. I my robimy trygonometrię. Dzisiaj sobie wyprowadzimy takie przyjazne jedności, które nam pomogą za chwilę rozwiązywać równania. To będą takie jedności na sumę sinus sumy i różnicy i kosinus sumy i różnicy kątów, czyli coś takiego, jak na przykład zobaczysz, aha, pisze na czerwono, jak zwykle, nie bijcie, zdarza się, okej, okay, jeszcze raz, tego nie było, sinus, załóżmy x plus y, równa się ile? Dzisiaj się będziemy czymś takim zajmować. To samo dla plus albo minus, kosinus i tangens, a nawet nie ma na rozszerzeniu chyba, ale i tak wam pokażę. Nigdy nie zaszkodzi więcej trygonometrii. Dobra, przepraszam. Spróbuję wykonać rysunek, który powinien nam to ułatwić, jeżeli go narysuję w miarę dobrze. Tu będzie taka linia. Uogólnimy to sobie po prostu, ten rysunek musi być tak wykonany w miarę, żebyś widział, co się tutaj w ogóle dzieje. Tu będzie kąt beta. Zróbmy sobie to jakimiś kolorami. Na przykład beta będzie taka ciemnozielona. Alfa tutaj jest i alfę zrobimy sobie, no nie żółtą, bo z żółtym mam złe doświadczenia, to może pomarańczową. Alfa będzie pomarańczowa. OK. I teraz jeszcze potrzebuję paru małych poprawek. Zrobię tutaj takie czerwone linie, które będą oznaczały trochę inne boki. Tu muszę jeszcze przedłużyć. Pokażę ci, żebyś potem mógł wyprowadzić jakby sam ten wzór. Być może ci to nie będzie potrzebne, ale po prostu chciałbym, żeby... Nie chcę podawać tych wzorów tak na sucho. Jak je wyprowadzę, to myślę, że po prostu będzie lepiej. I teraz tak, chociaż tego nie widać, to musisz mi wierzyć na słowo, że tu jest kąt prosty, tutaj jest kąt prosty i tutaj też są kąty proste. I jeszcze sobie po prostu ponazywam te punkty, to sobie nazwę O, tu będzie A w tym miejscu, gdzie ta czerwona linia, tu będzie B, tu będzie C, tu w tym miejscu będzie punkt D i tu będzie E. I możemy zacząć działać. Teraz jak widzisz, mamy tutaj mnóstwo trójkątów, jakichś figur, nie wiadomo czego. No a ja chcę zrobić co? Ja chcę znaleźć sinus, oczywiście jak się domyśliłeś już, bety plus alfa. Beta plus alfa, to jest mój sinus, który ja chcę tutaj odnaleźć. Beta plus alfa. Dobra, no i co robię? Beta plus alfa, czyli tego kąta. Ten kąt, no to jest generalnie kąt A, O, E. Prawda? No to jest ten sam kąt, ten tu A, O, E, sinus A, O, E. Co wiem o sinusie A, O, E? Zapiszę to teraz nie jako sinus, a jako pewien stosunek boków, po prostu tak jak to robiliśmy zawsze, cały czas. Zobacz, mogę sobie rozbić, nie, na razie nie rozbijam, po prostu co? Ten sinus to jest ten bok, czyli przyprostokątna przeciwległa, A, E, do przeciwprostokątnej, czyli do O, E. AE do OE. To jest moja. Tu jest jakby ten taki duży trójkąt tutaj, nie? Ten AOE właśnie. Czyli mam AE do OE. To jest mój sinus alfa plus beta, jak na razie. I teraz sobie rozbiję bok AE na AD, AD i DE. No bo mogę, jak widzisz, to jest linia prosta na tym rysunku. Może nie, ale generalnie to jest linia prosta, więc rozbijam to na AD plus DE i dzielę przez OE, tak jak cały czas robiłem. No na razie niewiele mi to wnosi. Teraz mogę sobie to rozdzielić jakby na dwa ułamki. To taki krok po prostu nic nie zmieniający, tylko to schludniej napiszę po prostu AD przez OE plus DE przez OE. Rozbiłem po prostu ten ułamek na dwa takie. Mogę tak zrobić, bo mam ten sam mianownik, przecież tutaj rozbiłem to. No i teraz tak, chciałbym to ułożyć mniej więcej tak, żeby wszystkie te stosunki uzależnić od kątów beta i alfa, bo no do tego będę dążył, żeby tu były jakieś
kąty mi się pojawiły, alfa i beta właśnie. No AD do OE, no nie bardzo mogę tutaj zrobić to taki niewygodny kąt, no nie. Ale zauważam, że AD to jest to samo co BC. AD to jest to samo co BC. I właśnie to teraz zamierzam zapisać. To jest BC do OE. Bo te dwie proste są tej samej długości. AB i BC. To jest dokładnie to samo, jak widzisz. Te same długości są. A tu dalej przepisuję DE do OE. DE do OE. No i to się równa ile? Teraz jest taki bardzo sprytny moment, bo teraz co zrobię? Pomnożę sobie po to, żeby osiągnąć takie boki, jakie ja mam ochotę osiągnąć. Czyli zaraz Ci pokażę, co zrobię. Napiszę najpierw tak. Zrobię BC przez OC razy OC przez OE. Co to w ogóle jest, co ja tutaj zrobiłem? Pomnożyłem ten bok razy coś takiego. No co ja tu zrobię? Ten ułamek znaczy. Jak skrócą się OC, to będę miał to samo, jak widzisz. Będę miał po prostu BC przez OE. Zaraz Ci pokażę, dlaczego to zrobiłem. Tak po prostu to rozbijam. Mogę sobie pomnożyć przez coś takiego. To jest to samo. Niczego tutaj wciąż nie dodałem, nie zmieniłem. A DE przez OE, przez... przepraszam, tu chciałem coś innego zapisać. Tu było DE przez OE, ale teraz będzie który bok? Teraz będę zapisał to jako DE przez EC razy EC przez OE. Jak widzisz, to wciąż jest to samo, to jest DE przez OE, bo EC się mogą skrócić w każdej chwili. No i teraz zobacz, po co ja to rozbiłem? Dlatego, że patrz, BC przez OC. Teraz to BC przez OC. Czym jest BC do OC? BC do OC, to w tym trójkącie tutaj, BC do OC to jest sinus kąta alfa. Sinus kąta alfa, no czyli zaraz, udało mi się jakby wyjść, mam coś powiązanego z tym kątem, dlatego zrobiłem. Razy OC do OE. OC do OE. Tutaj mam taki jakby to nazwać, rozłożysty bardziej trójkąt, duży ten taki, ten tutaj z kątem B, OC i tu jest OE, to jest kosinus bety, widzisz, bo to jest przyprostokątna, która przylega do kąta beta, a to jest przeciwprostokątna w tym trójkącie OCE. Czyli OC do OE to jest kosinus bety. Zobacz, jak ładnie nam się tutaj uzależniają te kąty od których wyszedłem. Czyli mam kosinus bety. Kosinus kąta beta. No i teraz jadę dalej. Została mi jeszcze druga część tego wszystkiego. DE do EC. Czym jest moje DE do EC? DE to jest ten bok, no a EC to jest ta przeciwprostokątna, a tu jest jakiś kąt, ten kąt. Co to jest za kąt? Zobacz, teraz tu jest taka tricky part. Dlaczego? Dlatego, że tutaj musimy już trochę zastosować tej planimetrii, geometrii, czy jak to zwał. I tu jest ta zasada tych kątów naprzemiennych, czy jak to dokładnie się nazywa. Tu jest jakby taka Z-ka, jak zobaczysz, taka tu z tym długim ramieniem i z tym drugim długim. To jest jakby przerysowałem tę sytuację tutaj. Ta linia tu na rysunku jest czerwona. Tutaj mamy czerwoną linię. Tu jest punkt D. Tu jest punkt D. Tu jest punkt C. Tu jest punkt O na moim rysunku, a tu jest punkt A. Przerysowałem, wziąłem ten taki Z i przerysowałem go tutaj po prostu jeszcze raz. Tutaj zaraz się zaczyna ten trójkąt. I teraz zobacz, jeżeli tu jest kąt alfa w tym miejscu, jeżeli w tym miejscu jest kąt alfa, to reguła kątów naprzemiennych mówi mi, że mam dwie proste równoległe, przecięte jakąś inną prostą, która tutaj jest, to ten kąt i ten kąt tutaj będą takie same, więc tutaj też jest alfa. Tu jest dokładnie to samo. No i to jest jakby taka rzecz, którą muszę wiedzieć z tych geometrycznych już właściwości. To są kąty naprzemienne, czy tam naprzeciwległe, nie wiem dokładnie jak one się nazywają. Dokładnie Ci to powiem jeszcze na pewno w tych lekcjach o geometrii. Teraz tylko zaznaczam po prostu, że to są te same kąty. Ten kąt i ten kąt są te same. Więc tu jest alfa kąt. A tu jest 90 stopni, więc całość ma tutaj 90 stopni. Więc tutaj, tu ten kąt, którego ja szukam, bo moje DE do EC to będzie właśnie DE do EC to będzie sinus tego kąta. A to jest 90 minus alfa, czyli to jest sinus 90 stopni
minus alfa. Sinus 90 stopni minus alfa to jest dE do EC. No a 90 stopni, sinus 90 stopni minus alfa to jest cosinus alfa. I to jest właśnie wniosek, który tutaj wyciągnąłem z tych moich tu śmiesznych różnych przemian. Jeżeli jakby nie zauważyłeś, to musisz sobie to obejrzeć jeszcze raz, dokładnie przeanalizować, co tutaj powiedziałem. Ten kąt jest 90 stopni minus alfa i dzięki temu mam ten cosinus. No i jeszcze zostało mi EC do OE, EC do OE, czyli ten bok do tego, czyli w tym dużym trójkącie to jest po prostu sinus bety. I do czego doszedłem? Do czegoś naprawdę bardzo, bardzo interesującego. A mianowicie wyszedłem na wzór, że napiszę to może tutaj ładnie tak na czysto, że sinus alfa plus beta, kolorami napiszę to, będzie jeszcze ładnie. A co mi to? Sinus alfa plus beta dowolnego, jakie tylko sobie zażyczę, czy oczywiście tu mówimy o tych tutaj, w tym sinusie, sinus alfa plus beta, to jest zawsze sinus alfa cosinus beta dodać cosinus alfa sinus beta. Ja wolę to zapisywać potem w ten sposób. Wydaje mi się, że tak jest jakoś łatwiej zapamiętać. Cosinus alfa. Jakbyś to mógł ładnie zapamiętać, to jest nasz wzór. I powinieneś go mieć na pamięć. Tak, ten wzór chyba trzeba mieć na pamięć. A na pewno bardzo, bardzo by było miło. Jak widzisz, tutaj jest sinus razy cosinus plus sinus razy cosinus. Z tym, że raz jest cosinus alfy, raz jest bety, potem jest bety, potem jest cosinus alfy. Te kąty się jakby wymieniają. No, jak wygodniej, czy w ten sposób, czy w tamten sposób, to już jak chcesz sobie to zapamiętać, pomnożenie jest przemienne. Tylko nie możesz dodawania przemienić. To jest bardzo ważne. Znaczy, dodawanie możesz, tylko zaraz ci pokażę, co będzie, jakby sytuacja będzie z minusem tutaj. No to wtedy już nie będziesz mógł tak sprytnie tego zrobić. Zresztą zróbmy to w sumie od razu. Co się stanie, kiedy będę miał sinus alfa minus beta? Czyli takie krótkie wyprowadzenie teraz drugie. Sinus alfa minus beta. Już nie piszę kolorami, przepraszam, ale no. Nie chce mi się po prostu. Sinus alfa minus beta, no to tutaj stosujemy stary jak świat trik, że to jest sinus plus alfa plus minus beta. I to tyle. I to w ten sposób jakby sobie rozbijam. No i teraz mam tak. Teraz korzystam z tego wzoru, bo to jest sinus alfa i całe to minus beta traktuję jako to beta, nie? Czyli teraz tak, sinus alfa, piszę, tak? Teraz mam tak, razy cosinus beta, czyli to jest teraz cosinus minus beta. Razy cosinus z minus bety. Plus sinus bety, czyli sinus w tej chwili bety to jest sinus minus bety, razy cosinus alfa. Cosinus alfa, to alfa jest cały czas na plusie. No, czyli jedyną zmianką w tym wzorze jest to, że tutaj mam minus przy becie, prawda? Cosinus minus beta, to co pokazałem w poprzedniej lekcji, to jest to samo co cosinus beta, dlatego że cosinus jest funkcją parzystą. Dlatego piszę dalej. Sinus alfa razy cosinus beta. Początek, jak widzisz, jest dokładnie ten sam. Początek jest ten sam. I teraz zobacz, co się dzieje teraz tu. Sinus minus bety. Tutaj będzie jedyna różnica w całym tym wzorze. Sinus minus bety, to co też pokazałem w poprzedniej lekcji, to jest to samo co minus sinus bety, dlatego że to jest funkcja nieparzysta, więc piszę minus sinus bety razy cosinus alfa. To jest dokładnie ten sam wzór, identyczny, tylko że z minusem. I teraz po prostu można to uogólnić i ogólnimy to właśnie w ten sposób, że dopiszę do tego wzoru minus i to oznacza, że albo plus, albo minus. I tutaj też dopiszę albo plus, albo minus. Mam nadzieję, że ten wzór jest dla Ciebie czytelny. Tak to się w ten sposób zapisuje. Są dwa wzory sprasowane tak jakby w jeden duży taki wzór dla obu opcji istniejący, który pozwala nam dla dowolnego kąta, czy to będzie z plusem, czy z minusem, wtedy wykorzystać naszą równość. Dobra. I teraz tak. No i ważne, żebyś pamiętał, że to jest w tej samej kolejności, jeżeli tu jest plus, a tu jest minus, no zaraz Ci zresztą powiem, o co Ci chodzi.
Teraz wyprowadzę sobie dokładnie to samo, co wyprowadzałem sobie wcześniej, tylko że zrobię to dla kosinusa. Więc patrz i ucz się. Co teraz zrobię? Dobra. Teraz będę wyprowadzał dla kosinusa, tak jak wtedy pisałem. Kosinus B plus A, no to jest po prostu kosinus AOE, prawda? To się nie zmieniło. AOE. Kosinus AOE. No a czym jest kosinus AOE? Kosinus AOE to jest po prostu kosinus OA. To jest to ten kosinus AOE to jest OA, czyli to OA do OE, czyli do tego. OA do OE. To jest mój kosinus. OE, OA miał być. OA, przepraszam. A, mam dużą gumkę, przesadziłem. Tu było beta. Aha, kosinus to jest. Nie zmazałem z ostatniego naszego zapisku. Kosinus oczywiście, kosinus, kosinus. To jest OA do OE. No i teraz zobacz, co mogę tutaj zrobić, jak mam OA do OE. Mogę sobie rozbić moje OA, to OA, że to jest OB, OB, całe to duże, minus ten odcinek między AB. To jest OB minus AB, prawda? Mogę sobie to tak rozbić. To jest całe duże OB minus AB, czyli ten mały odcinek tutaj, krótki między tymi dwoma. I to wszystko dzielę cały czas przez OE. No dobra. I co teraz robię? Teraz mam tak. Rozpisuję to sobie na dwa ułamki, tak jak robiłem to wtedy w przypadku sinusa, czyli to jest OB przez OE. Mam wspólny mianownik, tak mogę to, tak samo jak mogę złączyć, tak mogę je rozdzielić dowolnie. I teraz będę robił też to samo co dla sinusa, czyli będę starał się znaleźć takie stosunki, żebym mógł te beta i alfa włożyć tutaj do tego, do tych stosunków. No i teraz zobacz, co tutaj mogę takiego wymnożyć, tak jak ostatnio mnożyłem, to teraz będę musiał zrobić to samo, ale zanim jeszcze, aha, jeszcze muszę zamienić sobie to AB. Teraz zobacz, AB, ten stosunek AB, to jest to samo co DC, czy tam CD, prawda? AB to jest to samo co CD, to na górze, to na dole, to tutaj na górze. Wtedy też tak robiliśmy, tylko że dla tej pionowej sobie zrobiliśmy, a tutaj sobie zrobimy dla tej poziomej na potrzeby już naszego tutaj wyprowadzania wzoru. Czyli to jest tak, AB, zgodzisz się ze mną, to jest to samo co CD, prawda? Czyli zamieniam AB na CD przez OE. No i teraz jest właśnie ten kluczowy moment. Co tutaj robię? Ustalam sobie takie stosunki. OB do OC, ale żeby zachować spójność, bo nie mogę sobie tak po prostu zamienić, muszę to pomnożyć razy OC przez OE. I teraz to jest to samo, bo gdy OC się skrócą, to będę miał to samo. Minus i teraz robię CD i chcę je podzielić przez EC. Ale muszę też jeszcze pomnożyć przez EC razy OE. OK. No i co my tu mamy? OB przez OC. Spójrzmy, czym jest OB przez OC? OB to jest ten długi tutaj, a OC to jest ten tutaj. Czyli to jest, jak widzisz, przyprostokątna przyległa do alfy przez przeciw prostokątną, czyli kosinus alfa. Kosinus alfa to jest to pierwsze. Kosinus alfa. Dobra. Teraz drugie. OC do OE. OC to jest tutaj, a OE tutaj. Czyli to jest jakby ten drugi trójkąt. Nagle wskoczyłem tutaj. To, co było teraz przeciw prostokątną, stało się przyprostokątną przyległą do beta. Raz na wozie, raz pod wozem, tak? Więc teraz OC do OE to jest kosinus kąta beta. Kosinus kąta beta. Musisz sobie dokładnie spojrzeć na ten rysunek i rzeczywiście będzie tak, jak ja mówię. Minus. I teraz tak. CD do EC. CD jest tutaj. EC jest tutaj. I widzisz, to jest znowu ta sytuacja, bo to jest sinus 90 stopni. To jest 90 stopni minus alfa. CD do EC to jest właśnie kosinus 90 stopni minus alfa w tym momencie. To mogę na razie zmazać. Tu jest w tej chwili... Ten kąt jest 90 stopni minus alfa, prawda? Pokazałem Ci to przed chwilą z tą śmieszną właściwością. I teraz stosunek ten, który mam tutaj, czyli CD do EC, CD do EC, to jest kosinus 90 stopni minus alfa. A kosinus 90 stopni minus alfa to jest sinus alfa. Czyli sinus alfa. Z drugi raz wykorzystuję tę właśnie sztuczkę. Sinus alfa. No i teraz zostało mi tylko EC do OE, a EC do OE, no to jest po prostu sinus bety. Sinus bety w tym dużym trójkącie COE. Sinus kąta beta. I to jest mój drugi wzór, który sobie wyprowadziłem.
To jest mój drugi wzór na Cosinus. Tak, na Cosinus to jest wzór. Jak widzisz. Zapiszę go sobie tutaj pod sinusem. I mam teraz tak, że cosinus teraz alfa plus beta. I ten wzór też jest bardzo ważny. To są dwa naprawdę bardzo ważne wzory, które potem będą nam przyjazne w wszystkich równaniach, które potem będziemy rozwiązywać, i nierównościach, i w ogóle tym, co teraz będziemy robić. Cosinus alfy razy cosinus bety. One są niby podobne, ale nie do końca. Zaraz ci powiem też. Można je łatwo dosyć zapamiętać. Teraz tu jest minus, to jest ważne. Minus sinus alfy. Minus sinus alfy razy sinus bety. Razy sinus, zmieściłem się. Bety. No dobra. Czyli to jest to. Tutaj możesz sobie to zapamiętać po prostu, że to jest cosinus alfa, cosinus beta, sinus alfa, sinus beta. Ten chyba wzór nawet jest łatwiejszy od tego pierwszego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko, że jak mam plus, to tu jest minus. A zaraz zobaczymy, co się stanie, kiedy zrobię sobie minus. Czyli kiedy zrobię cosinus alfa minus beta. Co się wtedy stanie? No to wtedy zrobię oczywiście ten sam manewr, co zrobiłem dla sinusa. Czyli to będzie plus minus beta. Minus beta, taki podwójny nawias. No i teraz tak, stosuję mój wzór. To jest cosinus alfa. Razy cosinus beta, z tym, że teraz to będzie minus beta. Minus, bo we wzorze mam minus. Sinus alfa razy sinus minus beta. No i teraz co? To, co mówiłem ostatnio. Cosinus alfa zostaje. Cosinus minus beta to jest to samo, co cosinus beta. Więc pierwsza część zostaje taka sama. Kosinusy są takie same dla tych ujemnych albo dodatnich argumentów. I teraz tak. Z tego wszystkiego sinus minus beta to jest to samo co minus sinus beta. Czyli ten minus wyskoczy przed tego sinusa. Tu jest mnożenie. Wyskoczy przed całą tą część. I będę miał plus. Plus sinus alfa sinus beta. Ale tu jest razy. Razy sinus beta. Czyli jak widzisz, kiedy mam minus, to tutaj będę miał plus. To jest taki połączony wzór. Widzisz? Kiedy tu jest plus między kątami, to jest minus, a kiedy jest minus, to jest plus. Te znaki są takie odwrotne. W sinusie to jest o tyle wygodne, że jak mam alfa plus beta, to mam ten wzór z plusem, a w kosinusie jest to odwrotne, jak widzisz. No po prostu przepisz sobie te wzory gdzieś na kartkę, bo trzeba je pamiętać. Nie jestem pewny, czy one są podane, ale dobrze jest je znać, bo potem to jak wzory skróconego mnożenia po prostu w trygonometrii. To są naprawdę naprawdę bardzo podstawowe i bardzo, bardzo ważne. Dlaczego mi się to związało? Nie chciałem tego. Bardzo ważne rzeczy. Musisz te wzory sobie przyswoić. I teraz w tej lekcji chyba wszystko. Chciałem ci tego tangensa jeszcze pokazać, ale to może sobie na razie sobie to chyba puścimy. To są te wzory, które musisz znać na razie. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.